Frydman to jedna z najpiękniejszych wsi, które możemy odnaleźć na mapach polskiego Spisza. Początki miejscowości sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Frydman jest jedną z najstarszych miejscowości na polskim Podhalu. Zasadźca Frydmana prawdopodobnie w 1308 roku założył osadę o nazwie właśnie Frydman. Prawdopodobnie ten zasadźca Frydmana nazywał się Frydman i dlatego też powstała nazwa Frydmana. Co prawda niektórzy mylą nazwę że tak powiem, utożsamiają ją z tym, że to jest Frid i Men, czyli coś z mężczyzny, ale okazuje się, że jest to nazwa powstała, po prostu utworzyła się od zasadźcy Frydmana. Dzisiaj o życiu mieszkańców Frydmana na przełomie wieków opowiadają wyjątkowe zabytki. Każdy, kto zdecydował się odwiedzić tą spiską miejscowość w miniony weekend, miał okazję przyjrzeć się im bliżej. Wszystko dzięki zorganizowanym po raz 19 Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego. Celem Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest przede wszystkim promocja dziedzictwa Małopolski, jak również pokazywanie miejsc mniej znanych, mniej dostępnych na co dzień. Frydman jest powierzchniowo niewielką miejscowością. Mimo tego dla miłośników zabytków i odkrywania historii z minionych epok ma sporo do zaoferowania. Frydman nie jest taki mały oczywiście, jak się okazuje, sądząc po publiczności, która tutaj przybyła, bo we Frydmanie obejrzeć można będzie piwnice winne. To piwnice pochodzące z początku wieku XIX do naszych czasów przetrwały w sposób dość unikatowy. Dzisiaj oprowadzamy po piwnicach, pogoda, to znaczy poziom wód gruntowych na to pozwala. Poznajemy także architekturę Frydmana, czyli frydmański kościół i samą zabudowę wsi, czyli stodoły, układ przestrzenny tej pięknej miejscowości, a także z oddali można zobaczyć kasztel. Bez wątpienia perłą wśród wszystkich zabytków Frydmana jest kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa, który nosi dumne miano najstarszego zabytku architektury sakralnej na Podtatrzu. Kościół jest niezwykle ciekawy, dlatego że jest on bardzo charakterystyczny po prostu dla sztuki całego Spisza jako regionu artystycznego, jeżeli chodzi o architekturę, ponieważ bryła kościoła jest jeszcze z przełomu XIII i XIV wieku. Wnętrze jest już barokizowane, powstałe dzięki inicjatywie jednego z księży proboszczów Michała Lorenza. Została dodana tutaj również karmelitańska kaplica, która jest taką perełką barokową naprawdę w środkowej Europie, której nie spotykamy nigdzie indziej. Jest to kaplica odpustowa z bardzo ciekawym ołtarzem i taką też ikonografią, całym programem ikonograficznym, który prezentuje tutaj koronację Matki Boskiej. Tegoroczne Dni Małopolskiego Dziedzictwa Kulturowego odbywały się nie tylko we Frydmanie. Miłośnikom historii zostały przedstawione także zabytki w Szlachtowej oraz Szczawnicy. Dni Dziedzictwa to bardzo dobra okazja, aby poznać ciekawą historię niektórych miejscowości, ale także zobaczyć miejsca często niedostępne na co dzień. W efekcie co roku wydarzenie przyciąga rzesze miłośników tajemnic przeszłości.